Dzień dobry, Łodzianie. Zaczynamy czwarty i już niestety ostatni odcinek vloga z Woli Chorzelowskiej. A w nim zobaczycie nasz własny półfinał Euro 2024 Francja kontra Hiszpania. Dowiemy się, dlaczego Lewi miał trudny wieczór i zobaczymy, jak nasi zawodnicy poradzili sobie z grą terenową. Oglądajcie. Jędrek, gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak wrażenia po sparingu? Dobrze, najważniejsze, że wygraliśmy. A co ci się stało tu? Ostatnio ugryzła na meczu. Naprawdę? Tak, urządliła mnie. O jeny, czyli... I tu mam takie czerwone strasznie. Ajajaj, czerwone. Ale będziesz żył chyba, co? No na pewno. Chwilę poboli i przestanie. Dumny jesteś z siebie? Bardzo. Z siebie wszystko dałem w tym meczu. Super. Gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Księciu, jak po urodzinach? Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze? Jak się czujesz jako dumny 17-latek już teraz? Już trochę starszy, nie? Wszystko boli, ciężko już powoli. Teraz w nagrodę idziemy biegać na boisko. A, no to piękna nagroda, piękny prezent urodzinowy. A wczoraj urodziny, jak oceniasz? Bardzo fajnie. Nie spodziewałem się do końca, ale fajnie wyszło, przyjemnie. No nic. No i debiut w pierwszej drużynie na urodziny. No, to też zostanie ze mną chyba już do końca życia. Trenerze, czy mogę trenera podpytać? Chciałam zapytać, jak się sprawdzają nasi młodzi na obozie. No znakomicie. Są ambitni, pracują ciężko, więc jest to bardzo takie pozytywne działanie. Jesteśmy optymistami, że z tych chłopców coś będzie. A dostrzega trener jakieś takie wyjątki albo wybitne postacie tutaj? Wszyscy są wyjątkowi, bo są z UKS-u. Thank you.
multifunctional. I have a question for you. For me? Yeah. It wasn't an easy night for you last evening. Yeah. Right? I had two t-shirts on yesterday night, but no one of them is now anymore in the European Championship, but I will not look anymore, I think. Oh. It's over for me. Oh, yeah, I understand. But what was the more painful for you? Which one? More painful? It's difficult to say, but more emotional is like Turkey for me. But in my heart is also Switzerland, of course. I grew up there and I have a lot of friends there which was playing in this game. Also, my cousin is there in the staff, for example. So I have a lot of emotional relation. Also emotional relation to Switzerland, of course. But it was a difficult night for me yesterday. Okay, so the European champion is now over for you. Yeah, it's not over that I don't watch anymore, but it's not like emotional anymore for me. Okay. Like a fan, but... So who are you gonna support in the future? Nobody. My two teams are out. Nobody. Switzerland, you have to be neutral, yes? No, it's always, for me, it was always like Switzerland and Turkey together. Because I cannot make any difference now. I grew up in Switzerland, but my family is from Turkey, so... Okay, so... Both of those teams are so emotional for me. Okay, we are with you. Thank you. You have our support. Thank you. Hola. Sabes que hay una petición de nuestros aficionados que hablemos más en español. ¿Podemos practicar? Sí. Cuando quieras. ¿Y no hay otra manera que hablar más contigo? Conmigo y ¿qué con te parece? Andreu. Perfecto. Y Andreu está nuevo en nuestro equipo. Sí. Y estás te encanta que y te sí. ¿Estás contento que ahora está otro español? Sí, porque bueno, al final si hay alguien de tu país, pues puedes comunicarte mejor y bueno, pues sí, es mejor hablar con gente española y tenerlo en la habitación y en el equipo, pues siempre es bueno tener gente española. Sí, ¿y la partida de España? Partida contra mi amigo Franchu. Ajá. Sí, sí, veremos a ver qué pasa, pero sí, yo creo que es un partido entretenido, sobre todo porque son buenos equipos y bueno, buenos jugadores, así que veremos un buen partido. Vamos a ver, ¿y el campo, qué te parece? ¿El sí, campo aquí, de entrenamiento? Sí. Muy bien. Las instalaciones, como todos los años, muy bien. Está siendo duro, hace mucha calor, pero muy bien. Estamos entrenando, haciendo buen entrenamiento, preparándonos bien para el empezar de la temporada, así que muy bien. Mucho trabajo. Mucho trabajo, todos los días. Doble sesión, todos los días. Muy bien, los aficionados lo quieren. Al final nos vamos a poner fuertes. Ah, sí, claro. ¿Ahora vas a hablar en español? ¡Opa! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Práctica! Okay. Yo puedo hablar español un poquito con mi amigo Pirulo, porque en el pasado en la escuela yo he aprendido el español. ¡Qué bien! Con mis profesores. ¡Qué bien! Y ahora vamos a ver si Pirulo va a hablar en francés. ¡Pirulo! ¡Come! Hablas franceses un poquito conmigo. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. ¿Y qué tiene que decir cada francés cuando está sorprendido? ¿Sorprendido? Ulala. Ulala, sí. Ulala. Y Mbappé. Mbappé. Y Mbappé. Bonjour, croissant, baguette, ulala, Mbappé. Startup pack to be French. Tutorial how to be French. Enough. We don't need more. Piotrze, ja mam jedno ważne pytanie do ciebie, które nie może przejść bez echa. Twoja zmiana fryzury. Tak. Co cię skłoniło do tego? Wakacje. Wakacje i też jako dziecko często sobie, może ja jako dziecko, jako młody chłopak często sobie gdzieś coś robiłem z tą fryzurą i taka jakaś przyjemność dla mnie. Czyli nowy look na wakacje, tak, na nowy sezon. Dokładnie, czy na nowy sezon to zobaczymy jeszcze, jaki będzie pomysł. Zainspirowała też mi córka do tego. Chyba dwa lata temu też miałem taką fryzurę, zresztą jak grałem jeszcze w Stali Rzeszów, przyjechałem do Łodzi, to na UKS to właśnie tak było. To byłeś blondynem. Blondynem. I teraz tak, też. Mówię, to forma takiego, trochę jakiejś zmiany.
odświeżenia. I odświeżenia, no, przyjemności. Nie no, elegancko wygląda. A, dziękuję. I widoczny jesteś na każdym zdjęciu, no to na pewno. No właśnie, taki był zamysł tego. Antoni Gołecki? Też mam. Antoni Gołecki jest, no? Tak. Brawo. Proszę, to jest pakiet dla was, to dla mnie. Idziecie tu, tę drogę. I teraz zwróćcie uwagę na punkt pierwszy, że tu kawałek musicie iść prosto i dopiero za tym znakiem, kawałek prosto i dopiero w prawo. I uważnie szukajcie tych słupków. 3, 4. Dobra. No dobra, dawaj. Tempo, guys. Tempo. Dawaj, Mati, jak zagadka, to szybciej rozwiąże. Najpierw zadanie musisz sobie to znać. Jakie? Zapytajcie rozmówcę o to, ile paczek jest. Masz. O to, ile jest paczek dziennie na Allegro na cel. Adaś, pogadamy wieczorem. Powiedz mi, ile tych paczek dziennie na Allegro w magazynie w Łodzi żeś rozwoził. No to nie! Na terenie całej Łodzi, Adaś, proszę. Adaś, no ile ty? Ale czemu każdy tak szybko, nikt nie pogada? No szybko, pogadamy potem. Zadzwonimy, jak wygramy. Tęsknię bardzo. Przekażemy ci połowę wygranej. Dobra, 5000. 5000, dziękuję ci. Halo, Piri. Adaś, ile jest paczek dziennie na Allegro na całym magazynie w Łodzi? Panowie, no ale co tak bezpośrednio? Adaś, bo jest robota, szybko, bo... Dawaj! Tak, ty u ciebie wszystko dobrze, wiemy. No, czyli nie chcemy gadać. Adaś, szybko. Integracja poprzez zabawę. Bardzo sprytnie. Tak, natomiast w tej grze nie zależy nam tylko na zabawie, zależy nam również na tym, żeby drużyna współdziałała, żeby trochę odczuła dyskomfort i potrafiła z niego wyjść, potrafiła podejmować decyzje, no i bardziej się ze sobą zżyła oraz bardziej poznała się z klubem, bo cała gra dotyczy naszego klubu. No właśnie, byłem świadkiem pytania o Antoniego Gołeckiego, byłem świadkiem pytania o Manchester United. Czy tu odkrywamy historię? Ale jeszcze była też ciekawa rozmowa z Adamem Marciniakiem. Tak, zależy nam na tym, żeby drużyna poprzez tą grę po pierwsze zdobyła trochę więcej informacji. Jest to związane z tym, żeby czuła się bardziej związana, przynależna z naszym klubem. A druga rzecz to... Faktycznie różne osoby są zaangażowane w tę grę, bo też pierwsze zadanie to był telefon do kierownika sklepu 2 Store. A dyskomfort kiedy mogą odczuć? W trakcie spaceru przez las? Na przykład, ale też plan był taki, że osoby, do których dzwonią, nie podają tych zagadek, tych odpowiedzi od razu, mają trochę ponegocjować. Też zresztą widziałam w trakcie, że jakby dochodzenie drużyn jest różne, tak? W sensie osób w drużynie i muszą siebie albo motywować, albo jakoś tam komunikować, tak? No, bo widziałem, że bramkarze zamykają ogony póki co, bo... Tak, ale fajnie drużyny się wspierają przy tym i myślę, że to, co jest fajne, to, że widać ogromne zaangażowanie i myślę, że tak jak wiemy, naturalną rzeczą dla zawodników naszych jest duża chęć rywalizacji i wygrywania. To jest coś, co mi się bardzo rzuciło w oczy. Mi się rzuciło w oczy i trenerom też, że oni chociaż mogą iść w trakcie tej zabawy, to żadna drużyna nie szła, bo wszyscy biegną, bo liczy się czas. Jest to coś, co mnie też osobiście zaskoczyło, ponieważ trasa wyznaczona w lesie wcale nie była taka krótka, ale myślę, że to dobrze świadczy faktycznie o nastawieniu zawodników i nawet nie w kwestii pozytywnego podejścia po prostu, ale w kwestii takiej faktycznej chęci wygrania za wszelką cenę, a na tym nam teraz zależy. Zgubili ci trasę? Nie no, zabudzę, to było. Jak powiedzieć, że zgubili trasę, nie mówiąc, że zgubili trasę? Chciałeś się pokręcić w lewo, a skręcić w prawo. Nie, bo było trochę, było max w lewo i trochę w lewo.
I była, minęliśmy 12, 13. No, no tak, 16 i tam poszliśmy trochę w lewo, my mieliśmy tak dwie Mariki, kaplica. 2 km more, for sure, for sure. Jednak mecz wygrał. Mecz wygrał. Nasz. Kto wygrał mecz? Rywal? Rywal. Tak? No. Tak, rywal będzie. No to już, tak? Jedną z najsłynniejszych bramek w historii UKS zdobył Piotr Matys w 1998 roku w meczu przeciwko AS Monaco. Był to efektowny gol piętą z powietrza, ostatecznie jednak mecz wygrali nasi rywale. Okej, okay, rozumiem się rebus i idźcie do trenera szukać, tam jest gdzieś już na miocie. Pokaż. Król Władysław. No, ale i króla. No. Władysława Króla. Brawo, tam trener czeka i ostatni koniec czasu. Bo... Zapraszamy w grupę czwartą. Zapraszamy w grupę czwartą. Czwarta grupa. Kto kapitan? Labo. Czekaj, Labo. Yes, it will be EUKS memory. Because so this is commercial publicity. We won't watch together the semi-finals of Euro, so now we will have our own semi-finals. Spain against France. No, we say, who gonna win? We say tomorrow we don't watch together because we will fight. So, you stay at home, I stay at home. If you're not getting for sure. No. Yelling! Two difference. Take. No. No? Not different? Two difference. It's different? Yeah. Oh. Mm-hmm. Oh my god. No. Yeah. Look. 1-0. First point. Yes. Okay, for France. No. No. Muchacho. La. Suerte, tío. Oh. Is it wrong? Mm. It's lucky. It's so lucky. No, what is it here, no? He woke up. The same. So lucky. Crazy. Spokojny. No, easy, spokojnie. Spokojnie. Final strike. Ooh. This one. So stupid. Ganon! Yay! Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, and you? 8, 7. You won. Oh! Congratulations. So now we can with peace be for Spain in semifinals. No, we will win. 3-1. 3-1? 3-1 for us tomorrow. From Spain, no? No, from France. No chance. No chance. 2-1. 2-1. Okay, so we will see. For France? Spain? From Andorra. Okay, thank you guys. Thank you. It was a great match. Tutaj nam zawsze świeci słońce.